Najważniejsze wydarzenia i sprawy, którymi żył powiatowy samorząd w minionym miesiącu i zaproszenie na to, co dopiero przed nami. Zaczynamy powiatowy serwis informacyjny. W tym miesiącu w raciborskiej hali Arena Rafaka odbyły się już 3 mecze w ramach Krajowej Ligi Zapaśniczej. Jeden z nich transmitowała Telewizja Polska. Zapaśnicy i zapaśniczki MKZ Unia Racibórz z kompletem zwycięstw zajmują 2. miejsce w tabeli. Ci chłopcy mają charakter, ci chłopcy mają już jakieś sukcesy, jakiś tam bagaż doświadczenia i oni chcą walczyć. Unię w tabeli wyprzedziła jedynie drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego, z którą zmierzą się już w kolejnym meczu. Raciborski klub ma bardzo duże szanse, aby zostać drużynowym mistrzem Polski. Zakład Diagnostyki i Terapii Raciborskiego Szpitala po 2. przetargu przejmuje firma Tomma, która jako jedyna zgłosiła się do konkursu. Prowadzenie zakładu przez zewnętrzną firmę ma polepszyć jakość usług. Zgodnie z umową firma zainwestuje 3 miliony złotych w nowy sprzęt. Będą wymienione 2 aparaty RTG, tak jak zresztą było to warunkiem postępowania. Zostanie wyposażona przez firmę pracownia USG, zostanie wymieniony system informatyczny. Dotychczasowi pracownicy Zakładu Diagnostyki i Terapii pozostaną na swoich stanowiskach. Zgodnie z zapowiedzią polepszą im się także warunki pracy. Tomma będzie również świadczyć usługi komercyjne. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w hali Arena Rafaka odbył się Festiwal Perspektyw, którego celem jest kształcenie uczniów w taki sposób, aby odnaleźli się na lokalnym rynku pracy. Gościem honorowym festiwalu była śląska kuratorka oświaty. W skali województwa to jest coś absolutnie wyjątkowego. Mam wrażenie, że będziemy czerpać z Raciborza ten przykład. Festiwal Perspektyw odwiedziło w tym roku około 1200 gimnazjalistów, nie tylko z naszego powiatu, ale również z sąsiednich województw. W tym miesiącu swoje święto obchodzili pracownicy socjalni. Z tej okazji odbyła się msza święta w ich intencji oraz uroczyste spotkanie w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Była to okazja do życzeń i podziękowań, ponieważ praca w tym zawodzie nie jest łatwa i nie każdy może uprawiać ten zawód. Pracownicy socjalni to są bardzo wrażliwi, ale silni ludzie. Bez tych cech wykonywanie tego zawodu jest niemożliwe. Życzenia wszystkim pracownikom socjalnym złożył m.in. starosta Ryszard Winiarski, ksiądz Adrian Bąbelek oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu. Turniej mikołajkowy już po raz 16 organizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. W zmaganiach w piłce siatkowej zmierzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad wydarzeniem objął starosta raciborski. Gwiazdka Serc, organizowana przez Raciborską Izbę Gospodarczą, stała się już tradycją. Głównym celem charytatywnego koncertu jest pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży. Koncert został dofinansowany z budżetu powiatu raciborskiego. Patronat nad wydarzeniem objął starosta raciborski. Zapraszamy na program rozrywkowy obu zaprzyjaźnionych teatrów. O godzinie 16 z programem rozrywkowym pod tytułem Rodzinka wystąpią artyści najstarszego na Śląsku teatru amatorskiego Reduta Śląska z Chorzowa, a tuż po nich wystąpi Teatr Amatorski na Zamku, który powtórzy widowisko z cyklu Z Biesiadą przez Świat pod tytułem Graj piękne cyganie. Kolejny występ naszych seniorów poprzedzą podziękowanie zamkowym wolontariuszom. Następnie artyści Teatru Amatorskiego na Zamku zaprezentują widowisko pod tytułem W pośpiechu na święta Bożego Narodzenia. Tuż przed Sylwestrem artyści Teatru na Zamku pokażą kolejny program rozrywkowy z cyklu Z Biesiadą przez Świat pod tytułem Grecki Raj. Tym razem z aktorami przeniesiemy się do słonecznej i rozśpiewanej Grecji.